Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będzie vlog z telefonu. Słuchajcie, nie wzięłam kamery. A wyszłam z pracy i tuptam do fryzjera. Planuję, słuchajcie, trochę ściąć włosy. Te moje końce są już w złym stanie. I powiem wam, że tak sama do końca nie wiem, co zrobić. Z jednej strony kusi mnie tak mocniej je ściąć, żeby pozbyć się tych blond resztek, które mi zostały. Strasznie mi się te włosy wykruszyły, więc może dobrze by im to zrobiło, gdybym je tak mocno ścięła. A z drugiej strony ja mam zawsze tak, że na początku jestem podekscytowana i mam takie tak, zepnę te włosy. A wiecie, już po tygodniu już nie jest tak wesoło i tęskno mi do tych moich długich włosów. Więc przyznam, że mam mega problem w ogóle, co z tym fantem zrobić, no ale zobaczymy, no. Za 15 minut będę musiała podjąć decyzję. Idę w ogóle do salonu Hair Expert, tak się to nazywa, na Rydgiera, przy Rydgiera. Dlatego, że mam blisko z pracy, słuchajcie. 15 minut spacerkiem, więc właśnie sobie idę. No i właśnie, ciekawa jestem, czy będę zadowolona z tych zmian, czy może właśnie zrozpaczona. Ogólnie to jest taki, dosyć powiedziałabym, dobry fryzjer, w sensie z dobrymi opiniami. Widziałam, że gdzieś tam był polecany, dlatego się zdecydowałam na ten salon. Nie idę oczywiście do właściciela, bo zawsze w takich salonach, jak strzyże was właściciel, to cena jest znacznie wyższa. Więc już stwierdziłam, że nie będę bawić się w takie rzeczy. Jak idę do salonu, który jest określany mianem dobrego salonu, to oczekuję, że każdy fryzjer tam strzyże dobrze. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. No i przy okazji fajnie, bo to jest, słuchajcie, sklep, w którym dostępne są do powąchania świece z kalmi. Tak się to odmienia? Mam nadzieję, że tak. Więc będę sobie mogła powąchać. Na lato wolałabym kupić dyfuzor niż świecę jako taką. Dyfuzorów niestety tu nie ma, ale spoko, bo wiecie, powącham sobie świecę, a dyfuzory są jakby odpowiednikami świec. Więc i tak będę w stanie coś wybrać. No, a teraz już zmykam, bo muszę zerknąć na telefon, gdzie ja powinnam teraz skręcić, ale wydaje mi się, że w lewo. No zobaczymy, dam znać, może w sumie wrócę do was, albo jak będę pod salonem, albo jak już będę po... A no i właśnie, ostatnio, albo parę filmów temu, no jakoś powiedzmy stosunkowo niedawno, nagrywałam film, gdzie wam mówiłam, że jak idę do pracy, to lepiej wyglądam. A dzisiaj idę z pracy bez makijażu, słuchajcie, ale to tylko dlatego, że u fryzjera zawsze do strzyżenia myją mi głowę i ci fryzjerzy, oni nie myją tej głowy tak, żeby oszczędzić ten mój makijaż, tylko on jest zawsze potem tutaj w pół czoła zmyty. Więc dzisiaj stwierdziłam, że szykuję się na luzie, nie będę się spinać, tylko wiecie, tak wstałam, ogarnęłam się na spokojnie i stwierdziłam, że nie ma co się malować, bo... No bo po co? Jak będą myć mi głowę i mi ten makijaż popsują. Więc żeby już sobie nie dodawać roboty. No i mieć też taki trochę spokojniejszy poranek, to ten makijaż odpuściłam. Dobra, serio, muszę spojrzeć na mapę. No i dotarłam, Hair Expert Wojtek Zieliński. No zobaczmy, co to będzie. No i wyszłam, słuchajcie, nie ma jakiejś bardzo dużej różnicy, jest krócej. Trochę pozbyliśmy się tej blond czupryny takiej właśnie już zniszczonej. Ale ja nie wiem, ile to było, ze 4 cm? Coś koło tego, czyli taka nie za duża zmiana. Ogólnie umówiłam się do fryzjera na za miesiąc znowu. Chciałam wcześniej, ale nie było terminu. Bo rozmawiałam sobie z Dominikiem, którym jest strzygł i mówi, że... tak naprawdę te końcówki, to co już mi tak obrzydło, to dobrze wygląda i on mówi, że sugerowałby mi zrobić takie, wiecie, delikatne pasemeczka, tak tylko kilka z wierzchu, żeby te włosy wyglądały na takie muśnięte słońcem. I taki jest plan, więc się właśnie umówiłam na 20 tam któregoś. Więc za jakiś właśnie około miesiąc plus minus czeka mnie kolejna wizyta. Jeżeli chodzi o świeczki, to możecie zobaczyć, że są takie zapachy, te czerwone z Venom i Decadent coś tam. I Dominik właśnie mówił, że widzi, że one najczęściej znikają, także coś musi być takiego w tych zapachach. Mi faktycznie też się najbardziej spodobał Venom. Moim zdaniem on jest trochę podobny
do moich ukochanych perfum z Armaniego, czyli do My Way. W ogóle wszystkie perfumy z Armaniego lubię, ale takie moje trzy ulubione to jest Sea, to czerwone, to jest właśnie My Way i to jest Acqua di Gioia, ta klasyczna. No, no i właśnie. I ten Venom przypomina mi trochę właśnie tego My Way'a, ale nie kupiłam go, słuchajcie, bo tu są świece, a ja bym chciała patyczki. Także powąchałam sobie te zapachy, teraz już będę wiedziała, na które się zdecydować i zamówię sobie przez internet. Już tu jestem, słuchajcie, i idę tak czy siak metro. No to stwierdziłam, że zajdę jeszcze do Arkadii. W sumie mogłam iść prosto na metro z salonu i miałabym sporo bliżej, ale stwierdziłam, że się cofnę i kupię sobie może jeszcze jedną rzecz. A mianowicie jeszcze jedne buty, bo mówiłam wam, że kupiłam sobie buty takie beżowe na koturnie i podobały mi się też te w wersji czarnej i tak chodzą za mną, żeby je kupić, a dzisiaj wpłynęła mi wypłata na konto, więc może wejdę do CTC tutaj i zobaczę, czy są, jak będą, to kupię, jak nie, to nie. Pytałam, słuchajcie, w sklepie, co tu się dzisiaj dzieje i podobno prawdopodobnie przyjedzie tu Versos, ale nie będę dziczeć, żeby stać w tym tłumie. Jest tam bardzo dużo różnych influencerów, wszyscy są odwaleni, robią sobie fotki. No generalnie dużo się tam dzieje w tej strefie przy Sephorze, ale nie jest to w kręgu moich zainteresowań obecnie, więc lecę dalej. Zrobiłam zakupy w Ritualsie, wydałam więcej niż planowałam, ale to chyba zawsze się tak kończy. Także tak. No a teraz idę do tego CCC, zobaczę te buty, jak będą, to kupię, jak nie, to wracam do domu. No i słuchajcie, ja już dotarłam do domu, tutaj już nie wieje, więc mogę spróbować wam się pokazać. To jest oczywiście mój naturalny kolor włosów, nie licząc tych końcówek, gdzie jeszcze przewija się trochę blondu. Tak wyglądam, tak się prezentuję. Andrzej stwierdził, jak wróciłam do domu, że może być. No Andrzej woli, jak mam dłuższe włosy, rozumiem, też wolałabym, żeby one były trochę dłuższe. Natomiast naprawdę te moje końce już były w bardzo złym stanie, je trzeba było dociąć, także przyciąć. Także no tak, miałam włosy mniej więcej gdzieś dotąd, teraz są dotąd. Takie 4-5 cm żeśmy skrócili. Powiem wam, że mam wrażenie, że teraz one są jakby dużo gęstsze, przez to, że jakby te końce nie są takie, jak ja to mówię, wyślumpane. To widać, ile tych włosów jest i wcale nie jest ich tak mało, jak miałam wrażenie, że jest. Także ja bym oceniła zmiany pozytywnie. Bardzo jestem ciekawa, co takiego wymyślimy, jeżeli chodzi o te refleksy. Czekamy teraz miesiąc oczekiwania na wizytę, ale jestem tak, słuchajcie, pozytywnie bardzo nastawiona. Wrócę do was z rana i pokażę wam, co takiego dopadłam w tej Arkadii, bo oczywiście kilka rzeczy kupiłam, a teraz zjem sobie coś i dokończę odkurzanie, bo nie wiem, czy widzicie, taki mały sneak peek. Była akcja listwy przypodłogowe, a to oznacza, że już naprawdę, naprawdę już będziemy kończyć. No, także tak. Chciałam powiedzieć, że biorę się za zamawianie mebli, ale nie, to nieprawda. Biorę się za odkurzanie do końca i za kolację, a do mebli pewnie siądę w weekend, bo mam już powybierane rzeczy, trzeba je tylko zamówić. Czekaliśmy właśnie, aż będą gotowe te listwy i one już są. Także ja na dzisiaj już zmykam. Wrócę do was jutro przed moim treningiem i pokażę wam te moje zakupy. The next day. No i wracam do was, słuchajcie, jednak z rana stwierdziłam, że przyjdę tak na szybko, pokażę wam, co mam i sobie to schowam w, no po prostu już do szafy, żeby mi to tu nie leżało. Więc przejdźmy szybciutko do tego, co kupiłam. A kupiłam, może tak, w CCC kupiłam sobie 3 pary butów, chociaż tak naprawdę 2 pary to klapki. Pierwsze to są takie klapeczki gumowe, to tak z myślą, słuchajcie, o naszym wrześniowym wyjeździe. Wydaje mi się, że takich klapek w takie ciepłe miejsca, kiedy się leży nad basenem, nigdy dość. Kupiłam beżowe. Myślę, że będę sobie też w nich latać po domu, bo ja co chwila zmieniam kapcie, w których chodzę, tak wiecie, po chacie na co dzień. Bardzo jestem ciekawa, czy będą mi się dobrze nosić, dlatego że buty ogólnie letnie, klapki, sandałki
każde obuwie takie typowe na lato prędzej czy później obciera mi nogi. Ja mam taki problem, słuchajcie, że jedną stopę mam jakby mniejszą. Powinnam nosić buty w dwóch różnych rozmiarach, ale wiadomo, jakby to nie byłaby tania sprawa kupować sobie jakby wszystkie buty podwójnie, zwłaszcza jak kupujemy jakieś lepsze obuwie. Więc tego nie robię, no i tak wiecie, no jakby z tym dopasowaniem do nogi bywa różnie. No i właśnie w klapkach niestety mi ten problem czasem wychodzi, że te buty mi obcierają, ale zobaczymy, jak będzie tym razem. Ta guma jest taka dosyć tutaj, mam wrażenie, miękka, elastyczna, więc może nie będzie tak źle i może mnie nie poobcierają. Tutaj mam, słuchajcie, klapki, które nosiłam już wczoraj. Na początku nie byłam do nich przekonana, one są takie, słuchajcie, tutaj materiałowe, ale właśnie dzięki temu, że to jest jakaś taka, nie wiem, pianka, jakiś taki miękki materiał, powiem wam, że są turbo wygodne. No moim problemem jest to, że przez tą moją mniejszą stopę ten jeden klapek jest dla mnie za duży i ja go jakby widać, jak idę, że koślawię stopę. No ale, no życie, no nie przeskoczę tego. W Adidasach łatwiej mi się chodzi niż w klapeczkach. No i kolejne buty, na te słuchajcie czaiłam się już wcześniej, już jak byliśmy na Śląsku, to są sandałki i one są fajne, bo właśnie też są na gumkach. Te sandałki beżowe, które sobie kupiłam, one są bardzo ładne, wyglądają elegancko na stopie, niestety przy dłuższym noszeniu prędzej czy później właśnie mnie zaczynają obcierać, no i jakby spoko, to nie jest taki ból, że jakby, w sensie to nie jest tak, że one mnie obcierają tak bardzo, że ja nie mogę wytrzymać i jak gdzieś wychodzę, to na parę godzin założyć je spoko, ale tak żeby biegać w nich cały dzień, tak absolutnie cały, to może niekoniecznie, zwłaszcza jak jest dużo chodzenia. No i właśnie wczoraj trochę tego łażenia miałam, właśnie w związku, wiecie, z tym, że byłam w biurze i wizyta u fryzjera, więc ta noga mi się obtarła i przyznam wam, że jak kupiłam te klapki, to zdjęłam sandałki i w tych klapkach wracałam do domu, także wyglądałam pewnie trochę komicznie ubrana w takie eleganckie spodnie i w takie laczki, ale życie. No w każdym razie kupiłam takie sandałki i myślę, że to będą fajne sandałki tak do po prostu biegania na co dzień. Wcześniej miałam takie obiekcje, że jakby jak się chodzi, to tutaj noga tak robi, taki wiecie, jak takie flip-flap, jak w japonkach. Ale w sumie doszłam do wniosku, że jak idę ulicą, to co chwilę komuś tak klapki strzelają i nikt na to nie zwraca uwagi, więc kupiłam sobie, żeby mieć je tak, wiecie, na co dzień do shortów, do pobiegania. W CCC kupiłam też takie chusteczki do przecierania butów na szybko i wzięłam coś z myślą o Andrzeju, czyli pasta. Tutaj mam pastę do butów w kolorze czarnym, a tutaj mam po prostu tłuszcz, dlatego że Andrzej często nosi buty te takie, wiecie, eleganckie w kolorze brązowym i mam wrażenie, że ciężko jest dobrać odpowiedni kolor takiej pasty, żeby, wiecie, buty się nie zrobiły jakieś takie ciemniejsze albo żeby się nie wydawały jaśniejsze, więc wzięłam to, bo to jest jakby, wiecie, bezbarwne, mimo że tutaj kolor w słoiczku ma. No, także tak. Tyle jeżeli chodzi o zakupy w CCC, a teraz szybko przejdźmy do Rituals'a, bo wiecie, trzeba wracać do pracy, no nie? Mam tu dwa peelingi solne, bo ogólnie peelingi mam cztery. Mam dwa peelingi solne, to jest Ritual of Ink i Ritual of Karma. Bardzo lubię ten zapach na lato, używam sobie, jak są właśnie takie ładne, ciepłe dni, bardzo lubię używać tego olejku ze złotymi drobinkami. Mam też dwa peelingi cukrowe. To będzie zapach, którego pewnie będę używać jesienią albo zimą, bo tak mi się ten zapach kojarzy. To jest Ritual of Mer. I tutaj kolejny zapach to jest Ritual of Sakura. Bardzo lubię te peelingi, więc stwierdziłam, że wezmę, bo były, słuchajcie, na niekiepskiej promocji. W ogóle rzadko są w Ritualsie promocje. Jakby taki trochę za bardzo luksusowo o sobie myśli ten sklep. I naprawdę rzadko kiedy można kupić coś taniej. Także fajnie, że była promka i kupiłam sobie tego od razu właśnie, tak jak widzicie, więcej, żeby mieć zapas. Kupiłam sobie coś na spróbowanie, coś czego nigdy nie używałam. To też jest Ritual of Karma i to jest olejek do kąpieli. Także jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi. Tutaj mam balsam do rąk w takim ładnym opakowaniu. Tego nie kupiłam z myślą o sobie, ale co w związku z tym, to się dowiecie pewnie gdzieś kiedyś przy okazji. No i oczywiście w Ritualsie, jak to w Ritualsie, zawsze do zakupów dostajecie prezent. I w tym miesiącu, bo ja nagrywam ten film w czerwcu jeszcze, był jako prezent
zapach do domu, a ja zapachów do domu z Rytualsa, takich tych psikanych, mam bardzo dużo i jakby tak mi się wymsknęło przy kasie, że szkoda, bo już tyle tego mam. I pani spod lady wyjęła coś takiego. Oczywiście najpierw się skonsultowała z kimś w sklepie, nie wiem kto to był, czy jakiś kierownik, czy ktoś. No ale skonsultowała się, czy może mi ten prezent podmienić i wyjęła mi spod lady coś takiego. Nie wiem, czy to, słuchajcie, będzie prezent na lipiec, czy to było może prezentem w maju. W każdym razie miała takie pudełeczko, wyciągnęła mi to. To jest, słuchajcie, pianka i maska do rąk. I nawet powiem wam, że mam taką maskę tutaj przy łóżku. Bardzo lubię jej używać. Ona ma w zapachu chyba lawendę. Tak mi się wydaje. I naprawdę tak fajnie, uspokajająco bym powiedziała, pachnie. No i naprawdę dobrze nawilża. Andrzej, jak ma problemy z dłońmi w tym okresie takim, powiedzmy już jesiennym, kiedy jeszcze jeździ na motocyklu, a już mocno wieje, to zazwyczaj właśnie ratuje się tymi maskami. Dlatego, że musicie właśnie zobaczyć, bo maska do rąk i krem do rąk z Rytualsa, one mają zupełnie inne konsystencje. To jest dużo bardziej gęste, tak mocniej oblepia te nasze rączki. No i ja to osobiście bardzo lubię. Tych miniaturek mam już, słuchajcie, trochę. To jest chyba takie trzecie pudełeczko, które za chwilę będę miała w szafce, ale ja na razie tego nie używam. Te małe pianki są super na wyjazdy. Jak będzie okazja, to zużyjemy, a na razie sobie to poleży. Także tak. Wszystko, słuchajcie, w tym filmie jest nagrane moim telefonem i to w dodatku przednią kamerą, no bo oczywiście jak coś nagrywam, to miło jest widzieć, czym jeszcze się w kadrze, więc tak bym powiedziała, że w porównaniu do pozostałych filmów, które są na kanale, pewnie w tym filmie zaliczymy taki lekki spadek, jeżeli chodzi o jakość obrazu, za co przepraszam, no ale zakręciłam się w akcji, wczoraj tej kamery nie wzięłam, a nie chcę, żeby Andrzej miał do zmontowania film, który jest częściowo nagrany telefonem, a częściowo kamerą, dlatego że są to dwa różne formaty i po prostu nie chcę mu utrudniać życia. Wiecie jak jest. Ja sama tych filmów nie montuję, nie chcę, żeby mój biedny mąż się z tym męczył. Więc tak, to tak tytułem wyjaśnienia a propos tej jakości. W ogóle muszę wam powiedzieć, że Andrzej się zrehabilitował. Wczoraj jednak stwierdził, że nie, no spoko są te włosy. Wiadomo, że on by wolał, żebym miała je jak najdłuższe, ale przyznało, że faktycznie te moje końcówki były w złym stanie i to była dobra decyzja, że zdecydowałam się je ściąć. Także włosy approved. One tak sobie żyją swoim życiem. Muszę się uczesać, bo słuchajcie, jeszcze od rana się nie uczesałam. W sensie, wiecie, potem jak wzięłam prysznic i umyłam głowę, się nie uczesałam, o to mi chodzi. No. I jak włosy wyschły, bo bezpośrednio po umyciu były rozczesane. Także tyle, jeżeli chodzi o ten update taki włosowy. Drobna zmiana, naprawdę drobna, ale wydaje mi się, że na plus. Ja się czuję lepiej, mam wrażenie, że te moje włosy, jak teraz je tak tu złapię, że naprawdę jakby zyskały i są gęstsze. Także jestem zadowolona z tego drobnego, z tej drobnej metamorfozy, nie mogę się wysłowić. Dobrze, dziękuję wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. W komentarzu dajcie mi znać, czy kupiliście coś na wyprzedaży, bo ten szał wyprzedażowy już mocno wszedł, także bardzo jestem ciekawa, czy coś ciekawego upolowaliście. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!